Dzień dobry Państwu. Otwieram 42. sesję Rady Powiatu Białegostockiej. Bardzo serdecznie wszystkich witamy na naszej sesji stacjonarnej. Są okoliczności, którzy są sesji stacjonarnej. Bardzo serdecznie witam starostę Białegostockiego pana przewodnika. Witam się starostę Janusza Skulinowskiego. Nie będzie, bo wszystkiego nie będzie, nie będzie, wszystkiego będzie, to odpowiedzia nie będzie. Sprawiedliwali się o tym wcześniej, więc proszę o podsumowanie. Szanowni Państwo, na podstawie kworum, które potwierdziliście przy pomocy urządzeń elektronicznych, stwierdzam, że na 23 radnych w sesji uczestniczy 18 radnych, w związku z tym stwierdzam prawomocność naszych obrad. Przyjęcie porządku obrad. W związku z niesieniem przez Państwa radnych przed rozpoczęciem sesji poprawek i uzupełnień stwierdzam, że protokół 47 sesji został przyjęty. Przyjęcia porządku obrad, a przyjęcie protokołu będzie w kolejnym punkcie.
Czy są jakieś propozycje zmian do porządku obrad, który Państwo otrzymaliście elektronicznie przed rozpoczęciem sesji? Proszę o głos, prosi starosta Mariusz Filip. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu Zarządu Powiatu proszę o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do projektów uchwał w sprawach. Pierwszy punkt, powierzenie gminie Leśna Podlaska zadania zarządzania drogą powiatową nr 1018L Słowaczyny Bordziłówka Leśna Podlaska, druk nr 368. Punkt drugi, zmiany w budżecie powiatu bielskiego na 2022 rok, druk nr 369. Punkt trzeci, zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2022-2041, druk nr 370 oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Ryckiemu, druk nr 367. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje do porządku obrad? Nie widzę, więc przejdziemy do głosowania zaproponowanych zmian w porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem zmian zastąpienia druku 362, drukiem 368, powierzenia gminie Leśna Podlaska zadania zarządzania drogą powiatową nr 1018 Słowaczyny w Chodziłówka Leśna Podlaska, autopoprawka zarządu. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za wykonaniem zastąpienia druku 362 drukiem 368? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za zmianą głosowało 18 radnych. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że zmiana będzie miała miejsce. Przechodzimy do drugiej poprawki, autopoprawki zarządu zamiany druku 365, drukiem 369. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wykonaniem autopoprawki poprzez zamianę druku 365 na 369? Proszę o przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało 18 radnych za, 4 głosów wstrzymujących się, 0 przeciw. Stwierdzam, że zamiana zostanie dokonana. Przechodzimy do przegłosowania zastąpienia druku 366 drukiem 370, autopoprawka zarządu. Kto z Państwa radnych jest za dokonaniem zastąpienia druku? Proszę przycisnąć za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Czesław Pikacz. Dziękuję. Stwierdzam, że za wprowadzenie autoprawki zarządu drukiem 370 głosowało 18 radnych, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że autoprawka będzie wprowadzona i procedowana. I przegłosujemy jeszcze wprowadzenie do porządku obrad udzielenia pomocy finansowej powiatowi Ryckiemu, druk nr 367. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały drukiem 367? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie udzielił się 18 radnych, za 18, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. Szanowni Państwo, autopoprawki proponuję zostawić w tych punktach, które są. Natomiast projekt uchwały udzielenia pomocy finansowej powiatowi Ryckiemu, druk nr 367 w punkcie 8k. Przejdziemy do przegłosowania całego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z proponowanymi zmianami? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję.
Dziękuję. Za głosowanie wzięło udział 13 radnych, za 17, przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Zamykam punkt 3, otwieram punkt 4. Przyjęcie protokołu 47 sesji Rady Powiatu w związku z niewniesieniem przez Państwa radnych przed rozpoczęciem sesji poprawek. Stwierdzam, że protokół 47 sesji został przyjęty. Zamykam punkt 4, otwieram punkt 5. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu lubelskiego za 2021 rok. A debata nad raportem o stanie powiatu. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Do głosu zgłasza się starosta Mariusz Wilk. Proszę bardzo, Państwa, kto udziela głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jako przewodniczący zarządu pragnę poinformować, iż w obecnym roku po raz kolejny przygotowany został raport o stanie powiatu bialskiego. Obowiązek przygotowania, którego wprowadzony został zmianami w ustawie o samorządzie powiatowym z 2018 roku. Zarząd zrealizował ustawowy obowiązek, przedstawiając Radzie Powiatu raport za 2021 rok z zachowaniem ustawowego terminu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu, jak też omówienie bieżącej działalności. Instytucja raportu o stanie powiatu ma na celu stworzenie narzędzia pozwalającego na ocenę pozabudżetowej działalności Zarządu Powiatu i stanowiącego podstawę do udzielenia organowi wykonawczemu wotum zaufania. Ocena realizacji budżetu mieści się w zakresie objętym sprawozdaniem z wykonania budżetu i znajduje swoje odzwierciedlenie w udzielonym organowi wykonawczemu absolutorium, które odnosi się wyłącznie do działalności budżetowej zarządu. Wypełnia istniejącą lukę związaną z oceną pozabudżetowej działalności zarządu wypełnia właśnie raport o stanie powiatu, będący w istocie sprawozdaniem z pozabudżetowej działalności organu wykonawczego. Raport stanowi także narzędzie kontroli społecznej władzy samorządowej w związku z ustawowym obowiązkiem poddania go dyskusji publicznej, w której po uprzednim pisemnym zgłoszeniu mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu. Raport o stanie powiatu bialskiego za 2021 rok do kwestii finansowych odnosi się w sposób ogólny i skupia się na przedstawieniu szerokiego spektrum działań zarządu powiatu w ramach określonych ustawowo zadań samorządu powiatowego. Raport nie obejmuje również realizacji budżetu obywatelskiego, ponieważ w roku sprawozdawczym ta forma udziału społeczności lokalnej w działalności samorządu nie funkcjonowała w powiecie bialskim. Dane przedstawione w raporcie uwzględniają element porównawczy w stosunku do roku poprzedniego. Jako przewodniczący zarządu pragnę poinformować, że rok 2021 był rokiem pełen wyzwań i wytężonej pracy. Był to czas realizacji licznych inwestycji, pozyskiwania środków unijnych, realizacji projektów, ale też zmagania się z problemami bieżącymi.
Był to także czas szczególnie trudny ze względu na trwającą w dalszym ciągu pandemię koronawirusa, która doprowadziła do ogłoszenia trwającego przez cały okres 2021 roku stanu epidemii. Pomimo ograniczeń wynikających z zaistniałych okoliczności, zarząd podejmował liczne działania mające na celu realizowanie bieżących zadań powiatu, jak również inicjatyw dalekosiężnych, służących podnoszeniu jakości usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowano działania w sferze inwestycyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, środowiskowej i szeregu innych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji zadań powiatu zawarte są w poszczególnych rozdziałach raportu. W powiecie bialskim jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Trzeba zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, pozwalających na jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Poprawy wymaga przede wszystkim infrastruktura. Potrzebne są kolejne remonty i przebudowy dróg i mostów. Prowadzone są w tym zakresie liczne działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Co jak potwierdza niniejszy raport, prowadzone jest w sposób efektywny. Na uwagę zasługuje także znaczna liczba zadań bieżących realizowanych przez poszczególne jednostki administracji samorządowej, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej bazy lokalowej. W 2020 roku wykonano znaczący postęp w tym zakresie, nabywając w dniu 31 grudnia 2020 roku większościowy udział we współwłasności budynku przy ulicy Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej, w którym znajduje się m.in. siedziba Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Był to pierwszy krok w kierunku zapewnienia odpowiedniej bazy lokalowej urzędom administracji powiatowej. W roku 2021 kontynuowano działania związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania nabytej nieruchomości i poprawy warunków lokalowych. Rolą opracowania jest dostarczenie materiału do podjęcia dyskusji o kierunku działań organu wykonawczego. Mam nadzieję, że przedstawione informacje posłużą do rzetelnej oceny realizacji pozabudżetowej działalności zarządu powiatu. Przygotowanie analizy istniejącego stanu rzeczy i uczciwe przedstawienie dokonań stanowią jeden z podstawowych instrumentów działalności samorządowej. Przy dokonywaniu oceny realizacji uchwał Rady Powiatu w Białej Podlaskiej oraz analizy bieżącej działalności zarządu byli zaangażowani pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, za które to zaangażowanie w imieniu zarządu serdecznie Państwu dziękuję. Mamy nadzieję, że dyskusja nad raportem i zgłaszane w jej ramach głosy przyniosą ciekawe wnioski, które będą realizowane w latach kolejnych. Szanowni radni, panie przewodniczący, mając na uwadze przedstawiony raport o stanie powiatu za 2021 rok, chciałbym podziękować za aktywny udział całej Rady w pracach nad realizowaniem licznych zadań samorządu powiatowego,
zadań ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności. Powiat, jak każda jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonuje dla mieszkańców, którzy tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Rolą powiatu jest rozwiązywanie problemów społecznych, wypełnianie zadań pozostających w jego kompetencji, ale także inicjowanie i kreowanie pozytywnych zmian służących społeczności lokalnej. Zarząd powiatu wyraża przekonanie, że dzięki dotychczasowej działalności, dobrej współpracy z samorządami gminnymi, samorządem województwa, administracją rządową, a także organizacjami pozarządowymi, będziemy w sposób możliwie najlepszy realizować oczekiwania naszych mieszkańców. W związku z powyższym, w imieniu Zarządu Powiatu, proszę Wysoką Radę o udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2021 rok. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu staroście. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, już chodzi na punktu. B. Jest głos? A. Proszę bardzo, pan radny sejmiku wojewódzkiego Tadeusz Kochanowski. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Chciałbym zwrócić następującą uwagę. Kraj nasz obecnie przechodzi kryzys energetyczny. Generalnie to wszyscy wiedzą, z czym jest to wywołane. W związku z powyższym wielu miastach, gminach tworzy się źródła odnawialnej źródeł energii, fotowoltaikę i tak dalej. I chciałbym zwrócić uwagę, żeby zarząd większą uwagę zwrócił na sprawę przesyłania prądu, bowiem energetyka, która powstaje w wyniku fotowoltaiki, biogazowni i innych źródeł energii, nie ma możliwości wprowadzenia do sieci tego właśnie prądu. Dam na przykładzie takiej sprawy na temat, dlatego że w końcu ktoś musi się tą sprawą zająć i powinien to zarząd brać pod uwagę, że jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, to wszędzie się mówi, że ma być ta przedsiębiorczość realizowana, ale dam na przykładzie konkretnym. Jest taka szklarnia, która produkuje niezłe pomidory w Rogoźnicy. W związku z embargiem na węgiel. Ale z całym szacunkiem, panie radny, my tutaj nie dyskutujemy nad prywatnymi podmiotami, tylko proszę naprawdę do raportu. Udzieliłem głosu, myślałem, że będzie głos merytoryczny do raportu. Także proszę bardzo, jeszcze minutka i naprawdę powiedzieć, że pan... Chciałbym, żeby zarząd wystąpił... Ale ten zarząd się nie będzie zajmował, ja panu jeszcze raz tłumaczę, jak pan nie rozumie tego. To jest podmiot prywatny, rozmawiamy o stanie powiatu. No to nie rozmawiajmy indywidualnie o tym. Chciałbym, żeby zarząd zwrócił się do instytucji, która jest władna w tym, żeby sprawę przesyłu energii, no, żeby rozwinąć inwestycje w sprawie przesyłu energii. W sprawie przedsiębiorczości są pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim, jest to około 120 tysięcy euro.
i mogą te sprawy być wspierane. Ale to musi się ktoś zwrócić do o te pieniądze. Tyle chciałem powiedzieć. Znaczy mógłbym mówić dużo więcej na ten temat, ale w związku z powyższym uważacie, że jest to nie na temat. No to jak nie na temat, to przepraszam. Temat jest bardzo ważny, ale dotyczy raportu na stanie powiatu, więc te kwestie, które pan tutaj porusza, to są sprawy prywatne. Oczywiście dotyczą w jakiś sposób. Proszę bardzo, widzę, że starosta Mariusz Filip chciałby zabrać głos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, ja bardzo króciutko odniosę się tylko do wypowiedzi pana radnego Kochanowskiego. Oczywiście, panie radny, zarząd bardzo intensywnie pracuje nad odnawialnymi źródłami energii. Chcę pana poinformować, że w chwili obecnej będziemy realizować bardzo duży projekt montażu instalacji na kilku budynkach oświatowych na terenie naszego powiatu, na budynku szpitala powiatowego, na budynkach zakładu opiekuńczo-leczniczego i również takie plany mamy w przypadku nowego obiektu, który zamierzamy budować tutaj w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 41. Także gdyby pan radny jakby no wcześniej miał taką wiedzę, to nie musiałby jakby tej kwestii podnosić. Zapewniam pana, że zarząd jak najbardziej szuka tego typu rozwiązań. No, my nie odpowiadamy za przesył energii. W kwestii przesyłu to należałoby w PGE rozmawiać na ten temat. My możemy tylko i wyłącznie skupić się na kwestiach wyprodukowania tej energii i oddania jej do sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z brakiem głosów w punkcie 5a debata przechodzi do punktu 6b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu Białej Podlaskiej za rok 2021, druk nr 358. Już dyskusja zakończona. Jak czekałem cały czas, nie będziemy tutaj zaczynać. Był czas, kolego radny. Ja nie patrzyłem, widzę, co się tu wyświetla. Do tej pory nikt się nie wie. Chciałbym poinformować państwa w punkcie B. Wysoką Radę, wszystkie komisje stałe Rady Powiatu zapoznały się z raportem o stanie powiatu za 2021 rok i pozytywnie zaopiniowały pozabudżetową działalność zarządu powiatu w Białej Podlaskiej za 2021. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 358? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Radny Tomasz Bylina siedzi obok. W kwestii czego? Braku łączenia, oddania głosu, możliwości? Zakończyliśmy ten temat już dawno. Przechodzimy do głosowania. Czekamy na wynik głosowania. Czy kolega radny bierze udział w głosowaniu? Nie. Proszę zamknąć głosowanie, podsumować. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za 17, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6, rozpatrzenie, przepraszam, punkt 6, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. 6a, wystąpienie przewodniczącego zarządu powiatu. Proszę bardzo, udzielam głosu staroście marszałek Filipikowi. Bardzo dziękuję. Po raz drugi. Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy powiatu bialskiego. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu ma charakter szczególnie ważny i uroczysty. Oto bowiem możemy podsumować cały poprzedni rok pracy naszego samorządu, nie tylko w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim
w zakresie konkretnych i odczuwalnych przez obywateli na co dzień dokonań i przedsięwzięć, które zmieniają nasz powiat na lepsze i służą podnoszeniu jakości życia każdego z nas. Przedłożone Radzie przez organ wykonawczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z przebiegiem całej procedury związanej z uzyskaniem przez zarząd absolutorium ma oprócz wymiaru czysto formalno-prawnego niezmiernie istotne znaczenie dla jakości obywatelskiego dialogu o stanie obecnym i wyzwaniach rozwojowych w naszym powiecie. Wyzwaniach, o które musimy zabiegać i o który musi z troską dbać każdego dnia swojej służby publicznej. Szanowni Państwo, rok 2021 był dla naszego samorządu powiatowego kolejnym pracowitym rokiem, w którym mierzyliśmy się dodatkowo z pandemią. Owa sytuacja postawiła przed nami wiele dodatkowych wyzwań, z którymi w mojej ocenie poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Jako przewodniczący zarządu powiatu pragnę w tym miejscu podkreślić, że zarządowi nie zabraknie sił i determinacji, aby wcielać w życie kolejne zadania przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego powiatu. Bez względu na jakiekolwiek czynniki zewnętrzne. Rok ubiegły był tego dobitnym przykładem. Pandemia nie przeszkodziła w realizacji zaplanowanych w budżecie inwestycji, a wręcz przeciwnie. Powiat Bialski w 2021 roku prowadził w dalszym ciągu ofensywę inwestycyjną i wydatkował niespełna 32 miliony złotych na różnego rodzaju zadania. To olbrzymi sukces, mierzony również wysiłkiem całej administracji lokalnej, jak również naszych mieszkańców, którzy nas mobilizowali i wspierali w przygotowaniu i realizacji każdego z tych wielu przedsięwzięć na obszarze całego powiatu. Nie byłoby to możliwe bez skutecznego sięgania po środki zewnętrzne, w tym również środki Unii Europejskiej czy różnego rodzaju fundusze. Chciałbym w tym miejscu również wspomnieć, że ubiegły rok z uwagi na pandemię, jak również bieżący rok z uwagi na wysokie ceny towarów i usług, które znacząco wpływają na koszty funkcjonowania naszych jednostek, są czasem ograniczenia wydatków bieżących. Jednakże z całą mocą podkreślam, że jako przewodniczący zarządu i zarząd dołożymy wszelkich starań, aby w zbliżającym się wielkimi krokami planowaniu budżetu na 2023 rok uwzględnić godne podwyżki dla pracowników naszych powiatowych jednostek, które będą priorytetem przyszłorocznego budżetu. Wysoka Rado, w 2021 roku wykonane zostały inwestycje o dużym znaczeniu dla mieszkańców powiatu bialskiego. Przede wszystkim inwestycje drogowe. Pozwólcie, że wymienię kilka tych najważniejszych. Przebudowy i budowy dróg na kwotę ponad 20 milionów złotych, w ramach czego wybudowano drogi na odcinkach. Łomazy, Kolembrody, Wiski, Osówka, Klonownica, Zalesie, Chotyłów, Piszczac, Tuczna, Słowatycze, Korzuszki, Krzewica, Witulin, Leśna, Podlaska, ulica Łosicka w Międzyrzecu Podlaskim, w miejscowości Terebela, w miejscowości Woroblin rozpoczęto przebudowę na odcinku Czeputka-Motwica. Budowy chodników na kwotę ponad 580 tysięcy złotych, w ramach czego
wybudowano chodniki w miejscowości Ortel Królewski II, Piszczac, Rogoźnica i Międzyrzec Podlaski. Opracowano dokumentację techniczną na budowę i przebudowę dróg na kwotę ponad 300 tysięcy złotych, dzięki czemu zyskaliśmy możliwość modernizacji tych dróg w przyszłości. Oprócz wyżej wymienionych zadań, powiat zakończył projekt e-geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego oraz realizował zadania modernizację szeroko rozumiane mienie powiatu oraz doposażał jednostki organizacyjne na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych. Dodatkowo powiat przyznał dotację samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, przede wszystkim na doposażenie zakładu w niezbędny sprzęt służący podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz na modernizację budynków, w których świadczone są usługi z zakresu ochrony zdrowia, takie jak wykonanie windy w budynku przy ulicy Wiejskiej na kwotę ponad 568 tysięcy złotych. Jak co roku wsparcie otrzymało również nasze Muzeum Kraszewskiego w Romanowie w kwocie 44 tysięcy 400 zł na zakup pięknego obrazu Kraszewskiego, który wzbogacił zasoby muzeum. Ponadto powiat wspierał gminy, straże i inne jednostki realizujące zadania służące społeczności powiatu, zarówno z zakresu kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, czy ochronie przeciwpożarowej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok, chciałbym podziękować za przepełniony troską o finanse powiatu aktywny udział całej Rady w pracach nad kształtowaniem budżetu i kierowaniem środków na zadania ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności oraz liczne, życzliwe i budujące podpowiedzi z Państwa strony. Praca radnych to nie tylko sesja, ale również liczne komisje, na których dyskutujemy i wypracowujemy stanowiska. Dziękuję Państwu za jednomyślność w odniesieniu do spraw budżetowych powiatu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga skrupulatności i dużej rozwagi. I w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować naszej pani skarbnik Elwirze Harewicz. Na sukces powiatu składa się praca wielu osób, które działają w strukturach starostwa i poszczególnych jednostek. Należą im się wszystkim duże słowa uznania i podziękowania. Uważam, że dzięki naszym wspólnym staraniom udało się osiągnąć szereg pozytywnych efektów inwestycyjnych, co szczegółowo wcześniej przedstawiłem. Wysoka Rado, w związku z powyższym w imieniu Zarządu Powiatu proszę Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdania. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panu Staroście. Przechodzimy do punktu 6b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach Jolanta i Robi, Mirosława Strzemecka, Adam Błaszko, uchwału z dnia 12 maja 2022 roku
pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Zarząd Powiatu Bialskiego sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z objaśnieniami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozostałą część opinii, cały dokument Państwo Radni otrzymaliście. Przechodzimy do punktu 6c. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia. Proszę bardzo, pod nieobecność przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, koleżanka wiceprzewodnicząca Elżbieta Iwaniuk. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2020 roku, 22 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2021 rok, ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz z informacją o stanie mienia powiatu za 2021 rok. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej budżetu za 2021 rok. Opinia w formie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu powiatu za 2021 rok i wystąpienia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu została przekazana Radzie Powiatu w Białej Podlaskiej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie oraz Staroście Bialskiemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Przechodzimy do punktu 6d. Przedstawienie opinii Komisji Stałych o sprawozdaniach finansowych i z wykonania budżetu powiatu. Mam tu taką ściągę i stałą kolejność. W tej chwili proszę o opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Szanowni Państwo, pod nieobecność przewodniczącego Andrzeja Mironiuka i wiceprzewodniczącego Emila Boguckiego, pozwólcie, że ja przeczytam opinię komisji, która do mnie wpłynęła. Uprzejmie informuję, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2022 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2021 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia powiatu za 2021 rok. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej budżetu za 2021 rok. Poproszę przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Czesława Pikacza. Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado, zacni goście. Uprzejmie informuję, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2022 roku zapoznała się ze w punkcie A sprawozdaniem finansowym powiatu za 2021 rok, w punkcie B sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. W punkcie C informacją o stanie mienia powiatu za 2021 rok. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej budżetu za 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Poproszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów radnego Pawła Litwiniuka. Szanowni Państwo, informuję, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14 czerwca
2022 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2021 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia powiatu za 2021 rok. Komisja Budżetu i Finansów po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej budżetu za 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki poproszę radnego Arkadiusza Maksymiuka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 14 czerwca 2022 roku zapoznała się z podpunkt A sprawozdaniem finansowym powiatu za 2021 rok, podpunkt B sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, podpunkt C informacja o stanie mienia powiatu za 2021 rok. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej budżetu za 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję koledze przewodniczącemu. O opinię poproszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury radnego Marka Sulima. Panie Przewodniczący, uprzejmie informuję, że Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury w dniu 15 czerwca 2020 roku zapoznała się ze A. sprawozdaniem finansowym powiatu za 2021 rok, B. sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, C. informacji o stanie mienia powiatu za 2021 rok. Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej budżetu za rok 2021. Dziękuję. Dziękuję koledze przewodniczącemu. Poproszę o przedstawienie opinii komisji, przewodniczącego Komisji Samorządowej Spraw Radnych, przewodniczącego Mariusza Łukaszuka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja Samorządowa i Spraw Radnych uprzejmie informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2021 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, z informacją o stanie mienia powiatu za 2021 rok. Komisja Samorządowa i Spraw Radnych po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej budżetu za 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję koledze przewodniczącemu. O opinię poproszę przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Tomasza Andrejuka, którego nie ma, w zastępstwie wiceprzewodniczący Janusz Kulimowski. Proszę bardzo, panie starosto. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Uprzejmie informuję, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 roku zapoznała się z sprawozdaniem finansowym powiatu za 2021 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia powiatu za 2021 rok. Komisja Spraw Społecznych po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej budżetu za 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję panie starosto. Zamykam punkt szósty.
Otwieram punkt 6D, otwieram punkt 6E, dyskusja nad sprawozdaniami. Szanowni Państwo, najważniejsze to mieć wejście. Bardzo serdecznie i gorąco witam nowego sekretarza powiatu Jarosława Gajewskiego. Przedstawiać nie trzeba, ale dla formalności powiem, dotychczasowy dyrektor Wydziału Organizacyjnego. Kolego sekretarzu, w imieniu własnym, myślę, że radnych i wszystkich osób życzę wszystkiego najlepszego na nowym stanowisku, wielu sukcesów, cierpliwości do pracowników, do radnych, do mieszkańców powiatu i żeby śmiało szli do siebie. No w takim momencie nie byłoby to zauważalne na początku. Szanowni Państwo, więc teraz śmiało już dyskusja nad sprawozdaniami. Nie widzę. No to panowie, no to siedzisz obok kolego i proszę bardzo, radny Daniel Dragan. Szanowni Państwo, w imieniu nieobecnego dzisiaj pana Andrzeja Mieroniuka, przewodniczącego Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego, chciałbym odnieść się zarówno tak naprawdę do kwestii stanu, które wcześniej dyskutowaliśmy, stanu powiatu, jak i udzielenia absolutorium i przekazać parę raczej ciepłych słów na temat pracy zarządu powiatu, ponieważ trzeba jasno sobie powiedzieć, zarząd powiatu bialskiego w 2011 roku pracował dobrze. Pamiętajmy, że to był rok bardzo trudny. Tak jak pan starosta tutaj wskazał, był to drugi rok pandemii koronawirusa i właśnie po tych działaniach najbardziej było widać, że wszystkie możliwe do zaangażowania zasoby powiatu zostały w to włączone i te działania były prowadzone. Zarząd powiatu prowadził również bardzo dobrą politykę finansową z zachowaniem wysokich standardów dysponowania środkami publicznymi i cieszy bardzo wysoki wskaźnik inwestycji. I oczywiście same liczby tego nie oddają, jak się je tylko czyta, a warto je porównać także właśnie z innymi powiatami i z tym, na co te pieniądze wydawaliśmy. I to jest właśnie moim zdaniem największy sukces zarządu powiatu w 2011 roku, który nadawał pewne symptomy, pewne impulsy do pracy i naszej, i działalności tutaj powiatu bialskiego. Powiat biłgorajski, który ze środków rządowych dostał od nas w 2011 roku 30 milionów złotych, tak naprawdę ma wydatki inwestycyjne na takim samym poziomie jak my. Czyli nasz zarząd powiatu potrafił znaleźć, zasypać tą dziurę, którą, że tak powiem, nam gdzieś umknęła w tych pieniądzach rządowych w roku 2011 roku, żeby utrzymać inwestycje na poziomie, który jest oczekiwany przez naszych mieszkańców, żeby nasi mieszkańcy wcale nie czuli się gorsi od mieszkańców innych powiatów. Oczywiście teraz to trochę, mam nadzieję, że teraz trochę się lepiej to wyrównało, bo jak widzieliśmy ostatnie nabory, podobnym zarówno z Polskiego Ładu i z pierwszego i drugiego naboru otrzymaliśmy podobne kwoty, około 30 milionów złotych, tylko że my dostawaliśmy to na drogi, na budynek starostwa, na inwestycje w odnawialne źródła energii, o których tutaj nawet pan radny Sejmiku Wojewódzkiego tak bardzo, bardzo podkreślał, jak są ważne. Natomiast powiat biłgorajski dostał na tor wyścigowy. Więc to też ważne, że te priorytety, które są wyznaczane przez zarząd powiatu, one tak naprawdę spełniają te najważniejsze oczekiwania naszych mieszkańców. Jednak musimy patrzeć także w przyszłość, która nie rysuje się zawsze w takich kolorowych barwach. I to zazwyczaj nie z naszej winy. Tak naprawdę ta nasza przewaga konkurencyjna, którą tak się chwaliliśmy, czyli nasze położenie tutaj na wschodzie, jako ta brama do wschodu, ona praktycznie tutaj przestaje istnieć. I to nie tylko widać w ostatnich latach, czy to pandemii, czy obecnej sytuacji związanej z rosyjską agresją na Ukrainę, ale tak widać, że ten nasz powiat zaczyna się coraz bardziej wyludniać. Jak sobie to podzielimy sobie na okresy, w 2009 roku mieliśmy jeszcze 112 846 mieszkańców. W 2015 roku, czyli po 6 latach, spadło nam zaledwie o 340 mieszkańców. Jak zobaczyłem po kolejnych 6 latach, czyli na koniec tego 2021 roku, który dzisiaj omawiamy, zostało nas 109 107 mieszkańców. W ciągu 6 lat spadło o 3400 osób. To tak naprawdę z
mapy, to jakby z mapy naszego powiatu zniknęła gmina Kodeń. Przepraszam, że akurat to użyłem, ale to akurat statystycznie tak właśnie wypada. I to są wszystko dane, no, które podaję. Gmina Kodeń istnieje, byłem wczoraj na otwarciu muralu. Wszyscy powiedziałem, jak wiem, ale muszę zdementować też kolego radny. Mimo, że radnego nie ma z Kodnia, martwię się. Natomiast dlatego właśnie tutaj trzymamy szczególnie kciuki właśnie za zarząd, bo czeka ich naprawdę ciężka praca. Mówiło się, że w tej chwili tak naprawdę Polska powiatowa rozkwitnie, a w praktyce widzimy, że ona pomału zaczyna wymierać. Dlatego trzymamy szczególnie kciuki za waszą pracę, będziemy wasze działania wspierać. I wiemy, że to nie będzie tylko jak do tej pory takie bieżące działanie i zarządzanie budżetem, ale też solidna i rzetelna praca planistyczna, w której na pewno jako radni Porozumienia Samorządowego będziemy niezmiernie zarząd wspierać i we wszystkich kwestiach, które do tego wymagają, a dzisiaj na pewno zagłosujemy z czystym sumieniem za udzieleniem absolutorium i pozytywnym zaopiniowaniem polityki budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze wiceprzewodniczącemu. O głos dyskusji prosi radny Tomasz Blina. Proszę bardzo, kolego wiceprzewodniczący, udzielam głosu. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił nasz klubowy stosunek i stanowisko, jeśli chodzi o udzielenie absolutorium zarządowi. Niezręcznie byłoby występować naszym kolegom, członkom zarządu, wicestaroście i Januszowi Sklimowskiemu i Radkowi Sebastiankowi, dlatego też ustaliliśmy, że ja powiem kilka słów i kilka słów się odniosę w imieniu naszego klubu. Proszę Państwa, po długiej dyskusji postanowiliśmy, tak jak tutaj jesteśmy, jednogłośnie udzielić absolutorium zarządowi, biorąc pod uwagę głównie to, że w zarządzie jest dwóch naszych kolegów z naszego klubu. Mamy oczywiście swoje wątpliwości, które biorą się, wybaczcie, że to powiem, ale być może z błahych powodów, które na pewno można bardzo szybko wyeliminować, z tym, że potrzebna jest komunikacja, jak najdalej idąca komunikacja, żebyśmy nie byli zaskakiwani w ostatniej chwili wieloma informacjami, które wcale nie są konsultowane z naszym klubem. Nie powiem, że mamy o to pretensje, natomiast taka jest prośba na przyszłość, żebyśmy jednak wspólnie konsultowali, zwłaszcza, że w naszym klubie jest 8 radnych, tak? Także tutaj stanowimy znaczącą siłę w Radzie naszego powiatu. Także proszę Państwa, małe kamyczki, które gdzieś tam uwierają, postaramy się z tego sandała wytrząchiwać, wysypywać. Natomiast gorąca prośba, żebyśmy jednak nawet w błahych sytuacjach, o których być może powiem jeszcze, ponieważ mamy to w harmonogramie dzisiejszego posiedzenia, dzisiejszej sesji, być może jeszcze się do tego odniosę. W każdym bądź razie na tą chwilę, tak jak tutaj jesteśmy, z przyjemnością, biorąc pod uwagę raport stanu powiatu za 2021 rok, to co przedstawia pan starosta, tak bardzo, bardzo dobitnie i zrozumiale, na tą chwilę z przyjemnością udzielimy wotum absolutorium i wotum zaufania do zarządu powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze wiceprzewodniczącemu. O głos dyskusji prosi radny Marek Sulima. Proszę bardzo, kolego radny. Udzielam głos. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. No, my też jako klub chcielibyśmy wystąpić, mimo że pan starosta o dokonaniach PSL-u powiedział bardzo dużo, bo tak jak widzimy, a w głosie jakby w samorządzie i w zarządzie mamy 3 głosy, więc myślę, że zawsze przewyższałem nad tych dwoma, ale
to ich wspólne działanie dało ogromny efekt. I koń jaki jest, każdy widzi. Drogi, szpitale, szkoły nawet są w stanie zaskoczyć naszych zachodnich przyjaciół z Niemiec, bo wielokrotnie jak przybywali, byli zdziwieni. Ta praca, jaką wykonuje zarząd, widać też po zmieniających się naszych członkach zarządu. Siwymi głowami, wystającymi brzuszkami. Także zmienia się powiat, ale zmieniają się oni też, myśląc cały czas o dobru tego powiatu. Tak naprawdę, drodzy koledzy radni, no każdy z nas powinien dokonać takiego due diligence w swoim życiu i zobaczyć jakby to dogłębnie, jak powinniśmy działać. I nasze życie codzienne tutaj świadczy o tym, że naprawdę dla naszych mieszkańców robimy bardzo wiele i to zachwyca. W zgodzie, w ładzie można zrobić wiele. Pamiętacie mnie też z wielu takich wystąpień ekspresyjnych o dobro ludzi. Trochę też mnie nauczyło jakieś bycie gdzieś trochę poza tym wszystkim, że warto działać dla wspólnego dobra. I tu wielkie, wielkie podziękowania dla pana starostów, dla członków zarządu i dla nas radnych, że mimo, że nieraz pokłócimy się, że na tych komisjach wymienimy trochę niemiłych zdań, ale w ostateczności daje to efekt, tak jak dzisiaj podsumowanie 21 roku. I tu też wielkie podziękowania dla pana przewodniczącego za to, że też potrafił i zarząd, i nas radnych tu mobilizować do pracy, ładnie prowadzić, ale w szczególności tutaj pan starosta ucieszył mnie tym, że w tym budżecie, którym przyszłym mówią, myślą o ludziach. I to jest najważniejsze. Te podwyżki są dla mnie taką radością ze względu na to, że myślą o ludziach, mimo tych dróg. Bo dla nas radnych wiadomo, co jest ważne, żeby jak najwięcej dróg, budujemy mosty dla pana starosty, jak to mówią w żartach niektórzy, ale dla nas to są ważne te rzeczy, ale bez człowieka nic tu nie zrobimy. I ten wkład w tym raporcie o powiecie, ja jeszcze raz wam z całego serca chcę podziękować wszystkim dyrektorom i pracownikom. Ja to dogłębnie prześledziłem, tak jak powiedziałem, w tym due diligence i naprawdę jest to super. I kto tylko nie zrozumie, kto tego nie przeczyta dokładnie, że ten powiat się rozwija, idzie do przodu i za to serdecznie wam dziękuję. I zbliżają się już małymi kroczkami te wybory i pamiętajcie, naprawdę PSL to bardzo mądra partia mądrych ludzi i jeszcze jak dobierzemy mądrych kolegów z PiS-u, z Platformy, to daje nam to ogromne efekty i to widać. Dziękuję jeszcze raz, życząc wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. Więcej głosów w dyskusji nie widać. Przechodzimy do punktu 6f. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2021 rok, druk nr 359. Informuję Wysoką Radę, wszystkie komisje stałe Rady Powiatu zapoznały się i pozytywnie zaopiniowały sprawozdania finansowe z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu. Ja. No. Dzieje, że znajdę tutaj. Dobrze. Czekajcie chwilę. Jest. Oj, jeden krzyżyk za daleko. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 359? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, za 18 głosów, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu za 2021 rok. 7a. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium. Proszę bardzo panią wiceprzewodniczącą Elżbietę Iwaniuk. Szanowni państwo, informuję, iż w formie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białej Podlaskiej z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu powiatu za 2021 rok
i wystąpienia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Powiatu w Białej Podlaskiej o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu w Białej Podlaskiej za 2021 rok. Uchwała Komisji Rewizyjnej została przekazana Radzie Powiatu w Białej Podlaskiej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie oraz Staroście Bielskiemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, koleżanko przewodnicząca. Przechodzimy do punktu 7b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo, skarbnik powiatu pani Elwira Harewicz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białej Podlaskiej sformułowanym w uchwale z dnia 14 czerwca 2022 roku, uchwałą z dnia 15 czerwca 2022 roku pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Przechodzimy do punktu 7c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu w Białej Podlaskiej za 2021 rok. Druk numer 360. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 360? Jeszcze przed, chciałem tylko poinformować Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię wszystkich stałych komisji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 360. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, za 18 głosów, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 7, otwieram punkt 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawach 8a. Powołania członków Rady Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Ramonowie, druk nr 354. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Radny Tomasz Blina, proszę bardzo. Szanowni państwo, rozumiem, że mija kadencja Rady, społecznej Rady naszego muzeum, które mam nadzieję, że tak jest, że jest to nasze muzeum, muzeum całego powiatu. Tak to odbieram, panie dyrektorze, i myślę, że w dalszym ciągu tak będzie. Natomiast mam pytanie, jeśli chodzi o na razie próbę powołania nowej rady. Mam pytanie dlatego, że jeżeli to muzeum reprezentuje cały powiat, to uważam, że powinni być jako reprezentanci rady, bo rozumiem, że są pewne tam priorytety, tak, że ktoś desygnuje wójt gminy Sosnówka, różne instytucje. Natomiast jest jeszcze taki zapis, że dwóch członków rady może wejść w skład społecznej rady muzeum. Są zaproponowani dwaj nasi koledzy. Nikt z naszym klubem nie konsultował tych nazwisk. Jest to, proszę państwa, ten bolący, uwierający kamyczek, o którym mówiłem wcześniej, ponieważ nie powinno tak być. Wydaje mi się, że nikomu nie spadłaby czapka z głowy, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, jeżeli przynajmniej przewodniczących klubów, a jest ich raptem trzech, nie zapytano by o swoją opinię. Uważam, że jako
drugi liczący się klub nasz w powiecie też powinien mieć swojego przedstawiciela. Proszę Państwa, nie starajmy się dopuścić do takiej sytuacji, jaką mieliśmy, bardzo żenującej, jeśli gdy wybieraliśmy Radę Społeczną Szpitala. Wszyscy pamiętamy dobrze, jak tu jesteśmy, to było bardzo żenujące, podkreślę to po raz trzeci. Były imienne głosowania, wszystkie osoby zgłoszone przez nas były głosowane na nie. Po prostu jeden klub Polskiego Stronnictwa Ludowego chciał, w cudzysłowie, tak można powiedzieć, zawłaszczyć sobie sprawowanie nadzoru nad szpitalem, ponieważ z innych klubów nie ma przedstawicieli radnych. I proszę Państwa, i czytając proponowany skład do nowej komisji, do Rady Społecznej, tak to chyba mogę nazywać, naszego muzeum, no też jest wytypowany dwóch radnych z PSL-u. Nie wiem, kto to ustalał w uzasadnieniu, nie jest to opisane. Dlatego mam pytanie, dlaczego tak to się stało i kto za to odpowiada i czy jest możliwość jeszcze naprawienia i korekty tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pana starosty coś nie widzę, ale zanim jeszcze poproszę ewentualnie pana wicestarostę w imieniu pana starosty, chciałem tylko powiedzieć, że projekt uchwały uzyskał już pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, więc nie było tam wątpliwości. Projekt uchwały również uzyskał pozytywną opinię zarządu. Nie wiem, jakich tam głosami i tak dalej. Może pan wicestarosta nam tutaj przedstawi, natomiast już ten moment, to już jest tylko moment na głosowanie. Propozycji wycofania projektu uchwały z obrad Rady nie było. Są to opinie i komisji, i zarządu, więc wszystko idzie po prostu tak, jak trzeba. Procedowanie zgodnie z sztuką, nie wiem, prawniczą, samorządową. Także może pan wicestarosta ewentualnie albo inni członkowie zarządu, wy wiecie, jak to tam było, jak żeście się tam dogadywali. Proszę bardzo. Wicestarosta Janusz Kulimowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wywołany do odpowiedzi. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że taka sytuacja zdarzyła się na skutek, że prawdopodobnie są organy, które proponują skład tego ciała, jakim jest Rada Społeczna naszego muzeum. Również chcę powiedzieć to, że to, co mówił pan radny Tomasz Bylina, przewodniczący Tomasz Bylina, ma jakieś takie uzasadnienie, ale być może nie na dzisiaj, tylko na później. Jest to ważne, aby różne środowiska i różne osoby, które są zasłużonymi regionalistami dla naszego powiatu, dla naszej małej ojczyzny, żeby tam w tym muzeum znaleźli swoje miejsce. Ja, broń Boże, i w żaden sposób nie podważam kompetencji ani zaangażowania tych osób, które zostały zgłoszone i które będą procedowane. To są osoby ważne, dobre i myślę bardzo potrzebne temu naszemu muzeum. Ale co nie zmienia faktu, że istotnie powinniśmy patrzeć na to szerzej, nie przez pryzmat tylko i wyłącznie jakichś naszych mniejszych lub większych grup i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Propozycja moją jest taką, żeby na przyszłość to było jak gdyby konsultowane w szerszym gronie, na zarządzie. Ja dopytałem, jaka była procedura. Otrzymałem odpowiedź i uważałem, że już w tej gestii, w tym czasie nie powinniśmy tego dalej roztrząsać. Ale na przyszłość w pełni zgadzam się z wnioskiem kolegi Tomasza Byliny. Dziękuję. Jeśli Państwu wystarczą moja odpowiedź i to bardzo dziękuję. Dziękuję. Do głosu jeszcze zgłasza się radny Marek Sulima. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja tylko
powiem do tego, co kolega Tomek mówił, że o tym wyborze i tak dalej, o tej skandalicznej sytuacji, jeżeli chodzi o wybór do Międzyrzeca. Tylko powiem tak, naprawdę te stanowiska, tak jak pan wicestarosta powiedział, są istotne też w tych działaniach, ale też, żeby nie było tak, jak jest teraz, kiedy przyjeżdżamy na rady społeczne szpitala, kiedy te osoby zostały wybrane. Wiem, że wtedy była kontrowersja wobec posła Duszyka i ja jestem tego świadkiem, drodzy państwo. Był tylko raz na rozpoczęciu, później już nie był ani razu na tej Radzie Społecznej. Więc tylko po to, że podawać kogoś, że ma być, to też chyba nie jest takim jakby... Ale tu, jak pan wicestarosta powiedział, może to szerszym takim trzeba, że takie rzeczy, no może nie widzieliśmy jakby, ale myślę, że w takich radach powinni osoby uczestniczyć te, które są blisko i sercu tym spraw, żeby to miało dyrektor tę pomoc, a nie tylko to, że jesteśmy na listach danej rady społecznej. To tylko tyle, przepraszając, no bo jest to ciężka, bo koledzy, których, jak pan wicestarosta mówił, których zaproponowano są i przyjaciółmi, i dobrymi kolegami, ciężko teraz dyskutować, tak jak pan przewodniczący mówi, no już tej uchwały nie zmienimy na ten czas. Także no na przyszłość po prostu, żebyśmy też pamiętali, że jak wybieramy, to też ci, co wyrażają tę zgodę, żeby pracowali dla Rady Społecznej, nie tylko byli na listach. O to bym prosił. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałbym tylko dodać tyle, że kto naprawdę w Radzie jest i kto tam zna to muzeum, kto tam często bywa, to państwo wszyscy widzicie na różnego rodzaju imprezach. I tak tylko uczciwie powiem, że najbardziej swoją obecnością zaszczycają członek zarządu Mateusz Majewski, moja skromna osoba i wicewójt gminy Słowatycze Łukasz Jaszuk. Naprawdę na 99% różnych uroczystości te trzy osoby pojawiały się i inne, nie mówię o panu staroście, to w ogóle z obowiązku, ale tak z radnych, żeby tak z siebie, bo to są różnym czasem. Także to takie jest prawdziwe zainteresowanie i powiem na przykład, że Tomka czy innych kolegów z PiS-u, to ja tam rzadko kiedy, oprócz Łukasza Jaszczuka, oddaję pewien szacunek, bo kolega zawsze był, albo prawie zawsze. Nie mijamy się, bo można otworzyć wszystkie uroczystości. Pan dyrektor dobrze wie. Ale to niech, słuchajcie, jest rada, ja tylko mówię, jak do tej pory było, to jest wizualnie tam często obecny. My z Mateuszem jesteśmy tam najbardziej obecni, ale to znaczy, że widzimy dużo rzeczy, które się tam dzieją i jesteśmy zainteresowani od lat kilku, już nie tej kadencji, ale poprzedniej. Także to jest takie jakby zainteresowanie takie naturalne. O tym, co Marek powiedział, że nie wystarczy tylko być w Radzie jakimś członkiem zgłoszonym, tylko prawdziwe zainteresowanie to się poznaje w boju. I tak uważam. No. Dobrze, już głosów w dyskusji nie mam, nie ma już zgłoszonych. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 354? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Marka Solimania, zakończymy głosowanie. Wszystko się nagrywa. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za 15 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Nie, 1 wstrzymujący się, przepraszam. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu 8b. Powierzenie gminie Łomazy zadania zarządzania drogami powiatowymi numer 1056L w miejscowości Chuszcza II i 1078L w miejscowości Chuszcza I i Chuszcza II, druk numer 355. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 355? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Przeciwny. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za głosowało 16 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta
jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8c. Powierzenia gminie Łomazy zadania zarządzania drogą powiatową numer 1107L w miejscowości Bielany, druk numer 356. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 356? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za 17 głosów, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8d. Powierzenia gminie Międzyrzec Podlaski zadania zarządzania drogą powiatową numer 1126L Międzyrzec Podlaski, ulica Berezowska, 6, Ostrówki, Bezwola, Wochyń, druk numer 357. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Przechodzimy do... Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 357? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za 17 radnych, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się również 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8e. Powierzenia gminie Leśna Podlaska zadania zarządzania drogą powiatową 1018L Sławacinek, Bordziłówka, Leśna Podlaska, druk nr 368. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 368? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za 17, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8f. Powierzenia gminie Zalesie zadania zarządzania drogą powiatową numer 1041L Zalesie Krzyczew, druk numer 363. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 363? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za 17 głosów, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8g. Wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 2022 roku. Sygnatura akt trójka rzymska SAB łamane przez LU 32 łamane przez 21, druk nr 361. Informuję Wysoką Radę, projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Samorządowej i Spraw Radnych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 361? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, 16 głosów za, przy 0 przeciwnych, 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu 8h. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim za 2021 rok.
druk nr 364. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 364? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za 17, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8 i zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2022 rok, druk nr 369. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 369? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za 17 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8j. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2022-2041, druk nr 370. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 370? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za 17 głosów, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8k. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ryckiemu, druk nr 367. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 367? Proszę przycisnąć przycisk za, przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za 17 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 8, otwieram punkt 9, sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo o zadawanie pytań. Nie widzę, zamykam punkt 9, otwieram punkt 10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. W tym punkcie chciałbym poinformować Wysoką Radę, że do Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu wpłynęła następująca korespondencja. Odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie oraz pismo mieszkańca w sprawie zabezpieczenia posesji przed zalewaniem. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Widzę, że są głosy w dyskusji. Radny Arkadiusz Maksymik, proszę bardzo, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja w tym punkcie chciałbym, aby w przestrzeni publicznej wybrzmiały dwie takie kwestie, z którymi się mieszkańcy do mnie zwrócili. Mianowicie pierwsza kwestia to, już ją podnosiłem nawet na Komisji Rolnictwa, chodzi o to, że w tej chwili mamy niesamowitą plagę, ona właściwie w tej chwili nam się kończy, ale wrony, kruki, gawrony stały się takimi szkodnikami dla rolników, że potrafią kilka hektarów zrobić szkody w ciągu jednego dnia. Ich są tysiące, zwłaszcza
Tutaj ja akurat mam ze strony Kaliłowa od mieszkańców, bo tam jest też wysypisko śmieci. One tam się też kumulują, tam też szukają pożywienia. Dlatego też już tu na komisji rozmawialiśmy na ten temat i wiemy, że idą prace legislacyjne. Chodzi o to, żeby dołączyć jak najszybciej również tak jak bobry, które są pod ochroną, ale też odszkodowania są i inne rozwiązania można zastosować. To jest jedno. A z drugą kwestią to pozwólcie Państwo, że ja odczytam taką prośbę mieszkańców Cicibora Dużego. Otóż my mieszkańcy miejscowości Cicibora Dużego, właściciele gruntów rolnych, rolnicy na obszarze których planowana jest budowa autostrady A2 oraz infrastruktury dróg dojazdowych do węzła autostradowego Cicibór Duży, wyrażamy zaniepokojenie brakiem informacji odnośnie wykupu naszych gruntów pod planowaną inwestycję. Informacje docierające o budowie odcinków autostrady A2 w województwie mazowieckim oraz zajmowaniu gruntów bez podania wyceny nieruchomości, a także braku wypłacenia zadośćuczynienia za wyżej wymienione nieruchomości wzbudzają u nas zaniepokojenie. Jako wieloletni właściciele domagamy się, punkt pierwszy, rzetelnej wyceny, a także wglądu w operat szacunkowy rzeczoznawcy powołanego do wyceny gruntów. Punkt drugi, zorganizowania zebrania z zainteresowanymi właścicielami gruntów, których dotyczy ta sprawa i poinformowania o zakresie działań. Jako rolnicy jesteśmy powiązani różnymi umowami z instytucjami wsparcia rolnictwa, na przykład Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I punkt trzeci, informacje o terminie czynności związanych z wykonywaniem i przejęciem gruntów pod inwestycję związaną z budową autostrady. I zwracamy się z prośbą o interwencję w tej sprawie jako zaniepokojeni właściciele, mieszkańcy Cicibora. Szanowni Państwo, ja myślę, że to trzeba, żeby wybrzmiały te rzeczy w przestrzeni publicznej, dlatego że oni po prostu mają sygnały z innych miejsc i stąd są te ich obawy. To tyle, chciałbym tylko przedstawić. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję, kolego radny. O głos prosi radny Daniel Dragan. Proszę bardzo. Udzielam głosu. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bym przede wszystkim, korzystając też właśnie na przykład z obecności Pana Komendanta Policji, zapytać właśnie o jedną kwestię, do którą właśnie zgłaszały się mnie dwie grupy właśnie z terenu naszego powiatu bielskiego i powiatu łukowskiego. To są właśnie zarówno rolnicy, plantatorzy, jak i właściciele firm przewozowych. Otóż wiemy, że oczywiście no w mediach się dużo mówi, że sankcje, że zamknięty jest handel z Białorusią, z Rosją, natomiast tak jak widzimy, nawet jadąc przez teren powiatu bielskiego, te tiry jeżdżą, ale one też często jeżdżą z towarami naszych rolników. Szczególnie w tym okresie są to owoce miękkie, truskawki, które dalej są tam kupowane i uważam, że jeżeli czy Białorusini, czy Rosjanie, póki chcą kupować nasze towary, powinniśmy umożliwić im umożliwić sprzedaż tych towarów, bo no nie jest to jakiś materiał wojenny, a nasi ludzie na tym zarabiają. Natomiast dochodzi do takiej sprawy, że w tych kolejkach, ja rozumiem, że teraz służby celne muszą zdecydowanie dłużej poświęcać czasu na odprawy, kontrolować, czy ten wywożony towar jest zgodny z, czy nie łamie tych zapisów o sankcjach. Natomiast przedstawiciele przedstawiciele firm wożących towary łatwo psujące, zwierzęta, także właśnie te owoce miękkie, one mają chyba taką specjalną ścieżkę priorytetową, z której mogliby skorzystać. Jeżeli oni muszą kilka dni stać w tej kolejce, to te owoce tak naprawdę dojeżdżają już zepsute. Zepsute na terminal i oni nawet, jeżeli nawet ich nie sprzedadzą już, to nawet nie mają możliwości ubiegania się o odszkodowanie. I czy jest jakaś możliwość znalezienia kompromisowego rozwiązania, żeby akurat w tym przypadku tych przedstawicieli firm wiozących płody rolne, towary szybko psujące się, można byłoby umożliwić im prowadzenie normalnej działalności.
A druga kwestia to jest kwestia, od którą też właśnie mieszkańcy bardzo ostatnio dopytywali się i bardziej kierowana do moich kolegów z Prezydium Rady, bo oni na pewno akurat w tej kwestii są specjalistami. Dużo ostatnio się mówi o tych szalejących cenach środków nośników energetycznych, węgla, prądu i tak dalej, i tak dalej. I rząd jako jeden z rozwiązań wskazał właśnie zbieranie chrustu w lasach. Oczywiście ja mam tutaj wypowiedź pana Marka Sywickiego, który w Radiu Z to określił, że to takie wypowiedzi obrażają Polaków. Tłumy z płachtami na plecach dźwigające chrust do domu, niech ten rząd się ogarnie i nie myśli, że ma w terenie idiotów. I w wypowiedzi, nawiązując do właśnie wypowiedzi pana posła Sawickiego, chciałbym się zapytać, jak to wygląda? Jak to mieszkańcy, którzy faktycznie chcą przyjść i zbierać te drewno na opał, czy to trudno nazwać drewnem, w jaki sposób oni to mogą robić, kogo muszą pytać się o pozwolenie i tak naprawdę do jakiej wielkości te drewno może być, bo ten temat szczególnie na naszym terenie jakoś gdzieś szczególnie krąży, gdzie jest właśnie dużo lasów państwowych i ludzie po prostu się o to depytują. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ma komisarz Bogdan Gdula chciałby odpowiedzieć na pytanie? Proszę bardzo. Naczelnik Sztabu Policji Miejskiej Białej Podlaski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, co do kolejki. To nie jest tak, że truskawka bądź inne produkty miękkie mają pierwszeństwo jazdy. Pierwszeństwo to one mają po wjechaniu na urząd celny. W kolejce jedynie może jechać zwierzęta i ADR. My jako policja nie mamy prawa przepuszczać, bo ktoś jest od nas, bo ktoś nie jest. Żebyśmy później nie byli posądzeni, że ustawiamy kolejkę, gdzie de facto takie głosy chodzą, ale to tylko dlatego, że my tą kolejkę ustawiamy. Ustawiamy pod tym kątem, że nie pozwalamy, na chwilę obecną jakie siły mamy, takie mamy, nie pozwalamy, żeby niszczyły te tiry drogi gminne. I dlatego mówię, no ta kolejka jest taka, jaka jest, bo wierzcie mi Państwo, może w ciągu dnia jest tam w miarę spokojnie, ale wieczorem to normalnie, no tam jest Sajgon, z innych powiatów przyjeżdżają niektóre osoby, które próbują się bawić ustawiaczy i to mniej więcej to są ci przedsiębiorcy, którzy wożą towar, gdzie oni próbują bokami jechać bądź próbują ustawiać tiry. No niestety, my na to nie pozwolimy. Dla nas, że tak powiem, najważniejsze to jest bezpieczeństwo i nie ma takiej możliwości, że coś będzie jechało pierwsze, bo jest stąd bądź stąd. Każdy jest kierowcą, tam każdy stoi i niestety kolejka obowiązuje każdego oprócz zwierzyny, ADR-ów i tam jeszcze niektóre są, że tak powiem, transporty wymienione w przepisach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy kolega nadleśniczy chciałby w kwestii... No to ja tak właśnie tak myślę. Proszę bardzo. Wiceprzewodniczący Rady Nadleśniczej Nadleśnictwa Biała. Jak wszystkiego nie powie, to ja dopowiem. Myślę, panie przewodniczący, że w sprawach leśnych mówimy jednym głosem, bo nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Jeśli chodzi o... Pozwolę sobie odpowiedzieć panu radnemu Draganowi na wywołanie lasów państwowych. W kwestii zbierania chrustu. Panie radny, praktycznie od 100 lat, kiedy istnieje organizacja Lasy Państwowe, proceder udostępniania drewna małowymiarowego, tak zwanego gałęziówki, obowiązuje nieprzerwanie. Ponieważ prowadzimy wycinkę przez cały rok, więc przez cały rok jest możliwość w porozumieniu z właściwym leśniczym, a numery telefonów
do leśniczych, do kancelarii leśnictw są udostępnione na każdej stronie internetowej każdego nadleśnictwa w Polsce. Można zadzwonić i umówić się, aby leśniczy wydzielił miejsce w lesie, gdzie osoba fizyczna, nie firmy, tylko fizyczna, będzie mogła drewno sobie małowymiarowe złożyć. Po odmierzeniu tego drewna przez służby leśne należy stosowną kwotę, która jest no, wręcz symboliczna, zapłacić do kasy Skarbu Państwa, do kasy nadleśnictwa. Takie są procedury. Te procedury trwają prawie od 100 lat, ponieważ w 2024 roku będziemy obchodzili stulecie powstania Lasów Państwowych. Z tego miejsca, tak nawiasem mówiąc, chciałbym zaapelować do zarządu, żeby ten właśnie rok 2024 był uznany przez powiat rokiem Lasów Państwowych. Także panie radny, zachęcam do kontaktu z leśnikami, nie ma żadnych przeciwwskazań. Można też kupować oczywiście drewno opałowe w postaci okrągłej, czy też szczap, wałków, wyżynków. Nie ma problemu. Zapraszamy do kontaktu z leśniczymi. Jeżeli pan radny, widzę, podnosi rękę, ma jeszcze do mnie jakieś pytanie, to... Drewno małowymiarowe do 7 cm w grubszym końcu, mierzone w grubszym końcu. Czyli de facto takie gałęzie, ale również w to wchodzą niewymiarowe obrzynki, żazy po ścięciu. Wystarczy ta odpowiedź, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Skoro jednym głosem, to jednym głosem. Nie dziwi, bo zarząd powiatu też mówi jednym głosem. Starosta i wicestarosta. Ja tylko dodam tyle, że lasy dla społeczności lokalnych i generalnie dla ludzi w Polsce są otwarte od zawsze, tak jak tu kolega powiedział. Ja wiem, o co chodzi tutaj w tym wszystkim, bo troszeczkę się tak wdarło w przestrzeń publiczną takie to stwierdzenie z tą nie gałęziówką, tylko z tym chrustem. Tak naprawdę to jest od dawna znany produkt pod nazwą M2. Ludzie w Polsce wyrabiają nawet spore ilości. I problem jest tylko w tym, że ludzie nie rozumieją, że skoro już jest chrust, no to jakieś tam drwina, kpiny. Kiedyś tak się używało na wsi po prostu zwyczajnie i pan minister tak powiedział. Natomiast to jest produkt, który jest własnością Skarbu Państwa. Lasy są własnością Skarbu Państwa, nawet kiedyś wygrabianie ścioły też trzeba było płacić. Dzisiaj jest nielegalne, bo dzisiaj się tego zabrania. Więc to tylko tyle, że nieszczęśliwie użyta taka nazwa, z której zaczyna sobie kpić, nie wiem dlaczego, bo raczej przez niewiedzę. Tak jak tu kolega powiedział, lasy są otwarte. Opał można kupić. Czasami go brakuje, tak jak w sklepie wszystkiego, ale cierpliwie trzeba do miejscowego leśniczego. W lecie, latem mniej tniemy, więcej pielęgnujemy. Taka jest rzeczywistość. Także tak, kolego, jednym głosem, bo to jest rzeczywiście prawda. Także tyle, tylko że ktoś chciał jeszcze na ten temat. Widzę, że zgłosił się trzeci leśnik, żeby odpowiedzieć na to pytanie ze starosta Jan Sklimowski. Proszę bardzo, może nam dojaśni. To zgłoszony do dyskusji, no to ja nie wiem. I do odpowiedzi na pytanie chyba. Czy w innej Dziękuję, kwestii? Panie Przewodniczący, ale nie w kwestii lasów, bo nie czuję się, że tak powiem, na siłach, żeby zabierać, chociaż mam kawałek lasu. Ale to nie o to idzie, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bym się chciał odnieść do dzisiejszych obrad. Myślę, że tutaj Pan Starosta niejako upoważnił mnie, albo to samo mówi, jak tutaj Pan Przewodniczący stwierdził, że bardzo Wam dziękujemy, Wysoka Rado, za wotum zaufania i za absolutorium, ale chciałbym też powiedzieć, że tutaj mamy takiego przedstawiciela, który nadal próbuje jak gdyby w tej Radzie trącić, mieszać, nadawać jakiś ton złośliwości typu chrust, złośliwości typu, że Biłgoraj coś dostał, a myśmy czegoś nie dostali. Szanowni Państwo, każdy samorząd ma prawo wnioskować o co jego mieszkańcy uważają za stosowne i słuszne. Zawnioskował, otrzymał. My wnioskujemy to, co uważamy, czego jest najbardziej potrzebne i w jakiś sposób zostajemy
wsparcie. Tak to nazwijmy. Ja proszę pana radnego, żeby po raz kolejny na łamach prasy w swoich wypowiedziach nie szkodził, pomagał. Bo z jego wypowiedzi na razie nic się pozytywnego nie rodzi, tylko przepraszam bardzo, o takie właśnie reakcje, jak tutaj słychać. Pan mówi, że nie jesteśmy traktowani sprawiedliwie, po pana wypowiedzi. Myślę, że sprawiedliwość to jest, każdy ma zapisaną w serduszku. Ja wiem, szanowni państwo, że czy takie gierki, takie słowa, takie sformułowania coś pozytywnego zrodziły? Czy z tego coś dobrego się dla nas wszystkich pojawiło? Tylko problemy i tylko, przepraszam bardzo, złe emocje. Jeszcze tutaj naszego kolegi sympatycznego Marka, przed nami będziemy te wszystkie rzeczy, które będą mówiły o tym, kto kogo będzie dobierał. Dobierajmy się w najlepszej konfiguracji, jaka jest możliwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W trybie ad vocem Daniel Dragan, proszę bardzo. Panie wicestarosto, tak jakby pan, że tak powiem, wysłuchał tej wypowiedzi. Ja, to nie były złośliwości, to były po prostu liczby, a liczby były podane konkretnie. I co więcej, tak jak właśnie zaznaczyłem w tym wystąpieniu, te wszystkie liczby zostały ściągnięte ze strony Głównego Urzędu Statystycznego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc nie wiem, dlaczego szuka pan w złośliwościach w liczbach, które zostały przekazane przez administrację, która jest rządzona przez pana obóz polityczny. Tu nie ma żadnej złośliwości. Tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. O głos dyskusji prosi Marek Sulima. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nawiązaniu do Arka Arek złożył taki wniosek na komisji rolnictwa i tu bym prosił radnych, którzy chcą się zaangażować. Tylko tak jak to mówiliśmy, proszę o taką delikatność, bo legislacja w Sejmie idzie. Także żebyśmy nie popełnili takiego, wiecie, no, bo posłowie zauważyli ten problem, bo on tkwi już od dawna. Ale możemy tak jakby przyspieszająco w ładnej formie wystosować pismo. I tutaj apel do radnych, proszę kontaktować się z panem dyrektorem Bierdzińskim, który już pewne kroki poczynił, do niego zgłaszać jakiekolwiek wątpliwości i myślę, że coś wypracujemy w tej sprawie. Jeżeli chodzi o te wszystkie, państwo mówicie, powiem tylko tak, no wszystko to dotyka konsumentów, bo dziś truskawka, jeżeli mówimy o owocach, o tym wszystkim, no chyba sami widzicie na rynku, jakie to są ceny. I muszę powiedzieć, truskawka dzisiaj 7 zł, co kiedyś nie było do pomyślenia, czereśnia 12, rekordowe ceny szykują się i to już mówią skupujący czarnej porzeczki, które osiągną niebagatelne. No gdzieś to się dzieje, tylko drodzy państwo, smutne jest to, że zapytanie moje, bo słyszę w radiu taką rzecz, mówią, że kurki się pojawiły i tak sobie analizuję, kurki, które w tamtym roku kosztowały 12 zł do 10. A w tej chwili kosztują 25-30. Pytam się, co tu ma COVID, wojna do czynienia? Przecież rosną w lesie, tam się ściółki nie zmieniły i tak dalej. Powiem wam w tym wszystkim, jak widzę nawet w swojej branży i interesach. Pamiętajcie o jednym i nie dajcie się, bo jest w tym wszystkim dużo manipulacji i dezinformacji. Jest potężna rzecz hosztaplerki. Wykorzystują to ludzie i trzeba na to zwrócić uwagę. I w wielu kwestiach, jeżeli chodzi tutaj o sprzedaż, myślę, że kolega Daniel nie wie tego, że Europa tak potrzebuje tych owoców. Myślę, że tych owoców idzie bardzo mało na Rosję, bo Europa jest tak wypatroszona z żywności, że tak brzydko powiem, że naprawdę, bo ja to widzę w odbiorach i tak dalej, gdzie chłodnie na zachód mają to do sprzedawania. Jeżeli chodzi jeszcze o jedną sprawę, to chciałbym tu pogratulować tego działania wtedy starostwa
co do Ukrainy, ale pamiętajcie, że zaczynamy się troszkę jakby wyjąć, nie widzimy tego problemu i pamiętajmy ciągle, wojna trwa, jesteśmy drugim państwem przy granicy, gdzie trwa potężna wojna i nie traćmy tego entuzjazmu i mobilizacji. I tu dziękuję, że pan przewodniczący i zapraszam wszystkich radnych też jeszcze raz od siebie na szkolenie prawne i przygotowanie nas na te ciężkie czasy, bo jak pamiętacie, wojna nas uczyła jednego, że to pierwsi będą zamykani ci, co rządzą. No, mam nadzieję, że najpierw zamkną starostów, później nas będą łapać, ale no taka jest rzeczywistość i taka jest prawda, także no musimy o tym wszystkim i pamiętajmy też, ta Ukraina walczy, też troszkę w obiegu publicznym, troszkę mnie to boli, kiedy mówią, a powiedzieli mi nawet Ukraińcy, którzy są u mnie przy obiedzie z takim trochę fotozem, że no słuchajcie, my o was walczymy. Ja powiedziałem, nie, wy walczycie o swój kraj. Kiedy przyjdzie walczyć o mój kraj, ja jestem gotowy. Także to nie jest do końca tak, że Ukraina, bo taki przypadł nam, że to tak wybieramy sobie, tak jak to potrafimy nieraz, że kimś się zasłużyć, ale to nigdy tak dobrze nie wychodzi, że ktoś za nas robotę zrobi. To my mamy być przygotowani na to, że kiedy nasza ojczyzna będzie w potrzebie, staniemy w obronie, a mamy kim, bo widzimy jeszcze, panowie są w dobrej kondycji, także życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję koledze radnemu. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Zamykam punkt 10, otwieram punkt 11, zamknięcie obrad. Zamykam 48. sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję. Szanowni koleżanki, koledzy radni, jak będzie potrzeba w okresie wakacyjnym, zrobimy sesję zdalną, natomiast jeżeli będzie później możliwość, od września będziemy robili stacjonarnie. Ze względów wakacyjnych to są ludzie na wyjazdach, już zaczął się okres wakacyjny, widać po frekwencji dzisiaj. Także to była informacja taka na razie, bo być może to, co teraz mówię, będzie przeinaczone i trzeba będzie zwołać sesję stacjonarną w czasie wakacji, ale raczej planuję, że będą zdalne ze względu na wyjazdy urlopowe. Dziękuję bardzo, do widzenia.